Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry XCOM. Mamy kolejną misję, nawet drugą w sumie już. Dowódco, odbieramy sobie liczne prośby o pomoc. Bieżące porwania zostały naniesione na Hologlobus. Okej, no to wybierzmy sobie jedną misję z trzech, które jest zawsze otrzymywanych. Możemy pójść do Argentyny, gdzie poziom trudności jest niski, nagrodą jest 200 pieniędzy. Druga jest w Kanadzie. Jest to poziom trudności średni. Mamy czterech techników w zamian. Trzecią opcją są Niemcy i tam dostaniemy naukowców. Aktualnie potrzebujemy pieniędzy, zdaje się. Chociaż nie potrzebujemy pieniędzy w ogóle. Więc pójdźmy sobie spokojnie do Niemczech po naukowców. A, musimy też jednostki zmienić. Fredrik. Chodź nasz Fredziu. Dredziu. A może Dredziu? O, Dredziu. Dredziu. Dredziu, Dredziu, Dredziu. Andersen. Dredziu. Bagueta. No bo widzicie, tak jak z Francuzami się skojarzyła ta jego... Ta wąsy, ten zarys. Taki jest, no... Taki le baguette. Też jego narodowość w ogóle o tym nie mówi, ale... Mogę mu w francusku dać gadać. Yes, commander. Affirmatif. Dobre. Nie będzie Francuzin. Okej, to będzie nasz różowy power. Pan Bagueta. Dobra. Drugą jest jakaś pani. Pani z Japonii. O. A jak ją by nazwać tutaj? Ona jest taka trochę wkurzona ze wzroku. Można zrobić jakieś inne włosy może. To były takie dłuższe i czy można... Jakie są jeszcze? Okej, damy takie. Nazwijmy ją... Orihime! Orihime Kun! Nie, Chan! Nie wiem, Orihime po prostu. Orihime Sushi! O! Dobra, ona będzie miała zbroję... Koloru. Jaki kolor by jej dać w sumie? O, taka będzie dobra. Okej, to będzie taka. Szeregowiec sushi. O, pani Mendoza to będzie. Kurde. Oho. Jakby ją nazwać, co? O Jezu, Rebeka ona się nazywa, Rebeka. Rebeka Friday. Albo Friday, o. Friday będzie, Rebeka nasza kochana. Zmieńmy to troszeczkę na lepsze, no. Rebeka, nie? Dobra, ona będzie... Co ona będzie? Jaka ona może być? Zastanawiam się cały czas. Dobra, bądź żółta może. Co? Bądź żółta, będziesz żółta.
No i pan Tomas. Dobra, nazywasz się Tomek. Jesteś Tomek. Tomek. Jaki może być Tomek? Tomek. Tomek. Łysy będziesz. Daj mi teraz jakieś włosy normalne. Powiedz ty mi lepiej, jakie ty masz włosy w ogóle. Ty nie powinien mieć włosów, będziesz łysy, więc... Kurwa, co za grzebień. Dobra, będziesz łysy, ale będziesz miał grzebień, okej. Okay. Spoko. Kolor pantera będziesz czerwony, stary. A taki bardziej jebitny czerwony. Był tu czerwony taki jebitny? O, jest taki, dobra. Będzie idealny. Bagueta, sushi, Friday i łysy. Friday w sumie. To jest ekipa, która jest gotowa wygrać wszystko. Uderzeniowy 1. Przygotujcie się do lądowania. Nasz kolejny cel znajduje się w Niemczech. Obcy coraz intensywniej działają na terenie wielu większych miast. Nasza reakcja ma kluczowe znaczenie w opanowaniu szerzącej się paniki. Okej, okay, czyli musimy sobie w Niemczech pomóc. Misja brzmi jak plan. No i spokojnie, nasza ekipa musi sobie poradzić, no bo to jest najlepsza ekipa, jaka powstała jeszcze w tej grze w ogóle. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy wielkie niebo. Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Dobra. Panno sushi, pójdziesz tutaj. Warta, ty pójdziesz tutaj. Warta. Pójdziesz tutaj i też dasz wartę sobie, panie Bagueto. I ty, łysy. Łysy, pójdziesz tutaj. Dawaj sobie wartę. Proszę odwrócić mi wizję, bo nic nie widzę. Dobra, ta będzie dobra w sumie. Nie ma sprawy. Dobra, trafisz mnie. Nice. Dobrze, to było ważne. Ty natomiast podbiegniesz sobie spokojnie w to miejsce. I też warta. Próbują się wycofać. Trafi. Yes. Nice. No, krzyżek na drogę. Jak raz się zgodzę, panno. Jak pani miała? Friday, Rebeczka moja. Rebeka, dawaj, ty podbiegniesz sobie spokojnie bliżej. Nie ma problemu. Okej, to troszeczkę ofensywnie podbiegniemy, no ale też nie chcę za bardzo pusi z tyłu siedzieć. No też bez przesady, proszę was. Ty sobie do drzwi podbiegnij, pan Nosushi. No prawie ci wyszło, stary, prawie. Okej, podbiegnij tutaj sobie.
Dawaj, zabij go. 7 obrażeń, nice. Zabij go, strzelaj, żeby zabić. 1. Ładnie, ładnie, dobrze go strzelałaś, ładnie. O, ten jest groźniejszy, więc tego zabij. O, 6 obrażeń, stary, jesteś bogiem tej gry. Okej, dobra. Poprawię się trochę na fotelu. Okej, od razu lepiej mi. Okej, ty na wartę sobie spokojnie idziesz. O. Dobra. Ten wchodzi do środka. Spoko, do którego strzela? Do nikogo nie strzela. Dobra. Dwaj kolejni. To było nieoczekiwane. Czy on będzie mógł strzelić? Okej, nice, dobrze, uff. To byłoby straszne w sumie. No, w sumie tak, będziemy musieli od ciebie uciekać już. Dobra. Zadanie wykonane. Dobra, najsik, misja wykonana. I o to w tym chodziło właśnie. Okej, wszystkie rangi, wszystkie klasy po jednej mamy. Szturmowiec. Pierwsi ruszają do boju i ostatni schodzą z pola walki. Bagheta, stary. Bagheta jest pieprzony szturmowcem. Oni dostają standardowo teraz shotguny, natomiast ja shotguna zmienię z powrotem na standardową broń, bo wolę oczywiście, kiedy mają zwykły karabin. Specjalizują się w zadawaniu poważnych uszkodzeń z dużej odległości, ale bez odpowiedniego szkolenia są bardzo słabi w walce bezpośredniej. No i łysy jest snajperem. To ciekawe. Będziemy w kontakcie, dowódco. Dowódco, możesz teraz uhonorować naszych żołnierzy, odznaczając ich medalami za dokonania, które twoim zdaniem są tego godne. Możesz przeglądać i przyznawać medale w koszarach. Każdy członek rady będzie chciał satelity zwiadowczego. Musimy więc dobrze planować ich rozmieszczenie. O, fajne. Do obrony za osłoną, albo 5, plus 5 do celności przeciwko wrogom znajdującym się za pełną osłoną. Okej, zróbmy to. Chcę. Zmień nazwę medalu. Medal cela, damy go naszemu snajperowi, łysemu chyba, co? Myślę, że tak. Albo szturmowcowi może lepiej. Bagheta, czy Bagheta zasłużył? Dobra, na razie się wstrzymamy w sumie. Widzicie, tu są dwa ulepszenia w kupie siła, które zwiększają ilość, liczebność naszej drużyny. No to jeszcze troszeczkę zanim oni zaawansują do sierżanta, a później do kapitana. Okej, tymczasem w sumie robimy kolejną misję. Czy tutaj możemy coś zrobić? Nie mamy na razie nic do zrobienia. Lecimy misję.
więc... Co to jest, pani doktor? To jest... niezwykłe. Krystaliczna struktura w kanistrze jest tak naprawdę zawiesiną z miliardami cybernetycznych nanomaszyn, złożonych zarówno z komponentów organicznych, jak i mechanicznych. Analiza przeprowadzona przez mój zespół wskazuje, że te mikroskopijne roboty potrafią tworzyć konstrukcje mechaniczne z niespotykaną dotąd wydajnością. Dalsze badania i budowa wyspecjalizowanych laboratoriów mogą umożliwić opracowanie cyberstroju współpracującego z ludzkim ciałem. Mój zespół z kolei bardziej zainteresowany jest możliwością fizycznej modyfikacji samej tkanki, dzięki czemu da się zastosować elementy adaptacji genetycznej obcy. Nanity dokonają stopienia obcego materiału z ciałem. Dowódca musi zdecydować, co da nam największą przewagę. Jest coś, w czym się zgadzacie? Skoro wiemy już, do czego służą nanonity, pozwalają łączyć różne materiały organiczne w jedno, albo łączyć je z maszynami, zdecydowaliśmy się je nazwać... Meld. No i tak właśnie wyglądała sytuacja Meldu. Oczywiście nie mam pojęcia, co wybrać. Fajnie byłoby zrobić jednostki niewidzialne. Ale też w sumie... No nie wiem, pomyślimy. Wow, modyfikacja genetyczna, fajne. Mi się wydaje, że będzie ulepszać ich genetycznie, a nie robili ulepszeń kolejnych jakichś stopni czy coś takiego. Wydaje mi się, że to nie jest takie fajne. Zbudujmy sobie tymczasem zbroję, więc materiały obcych zrobimy, żeby móc spokojnie sobie zrobić ich lepszą zbroję po prostu. Dla zespołu badawczego, dowódco. Nowi rekruci zostali skierowani... Okej, zrobiliśmy kamizelki, więc teraz robimy sobie spokojnie. O, wojnę eksperymentalną, myślę. To będzie priorytet naszych badań, dowódco. Natychmiast zacznę przydzielać zasoby do tego projektu. Okej, centrum kontroli robimy dalej. Sobie moglibyśmy to z nanowłókien komuś dać, ale to nie jest takie potrzebne w tej chwili. Będzie pierwsza misja tego typu, więc zobaczycie, jak to wygląda. Widzimy bandytę. Wow. Udało nam się, a już klikałem, żeby przerwać. Potwierdzam zestrzelenie wroga 001. Powtarzam, UFO zestrzelone. Jak mnie słychać, odbiór? Głośno i wyraźnie, WD 37. Dobra robota, bez odbioru. Dobra, słuchajcie, ludziska. Przekierować satelitę rozpoznawczego Bravo i chcę obraz z miejsca katastrofy. Właśnie znalazł się w zasięgu, ser. Na ekranie. Powiększyć. Wciąż w jednym kawałku. Dowódco, radzę natychmiast wysłać na miejsce zespół uderzeniowy. No i dobra, wysyłam nasz zespół i czyścimy ich. Ewentualnie mógłbym Łysemu dać po prostu tą kamizelkę, bo on i tak nie będzie potrzebował niczego do żadnych granatów, bo i tak nie będzie z nimi zrzucał, no bo w sumie kiedy?
Słuchajcie, następna operacja odbędzie się na terytorium Nigerii. Wygląda na to, że UFO spadło na gęsto zaludniony teren w obrębie miasta. Problem jest taki, że zostawiłem shotguna temu bagecie, więc słabo. Tu wielkie niebo. Jesteśmy na północy od miejsca katastrofy. Uderzeniowy 1, gotowy do ataku. Słyszę was głośno i wyraźnie, wielkie niebo. Będziemy monitorować te odczyty. Uderzeniowy 1 ma zgodę na zaatakowanie statku obcych. Aha, już od razu ich spotkaliśmy. Fajnie. Bardzo słabo, bardzo słabo. Okej, okay, nice. Mamy jednego. Zabitego. Nice. Ja pierdzielak, wszystko się udaje w tej chwili. Okej, ty jesteś z shotgunem, gościu, więc damy ci strzelanie w biegu, czyli możemy podbiec. Możesz podbiec aż tutaj nawet. A tutaj damy ci i tak wartę. Tak działa jego umiejętność. No ty, gościu. Podbiegnij tutaj i się kucnij, bo on nie może warty dawać, dopóki nie da się takiej możliwości. Natomiast ja takiej możliwości tak nie dam, bo będę wolał tą drugą umiejętność. Zaraz tam będę. Fuck. Batkę podbiegłem. Okej, okay, ty dostępny do sobie daj sobie, daj sobie warte sobie i sobie. A ty podwinij tutaj. Nie wiem, co on powiedział, ale słodki. Warta albo nie, warty nie dawaj jeszcze, ty podbiegnij najpierw. Dobra, ty też tutaj się wstrzymaj. Ty dalej warte. A ty troszeczkę bliżej podbiegnij. Ty, gościu. Jednak podbiegnij bliżej. Wyruszam. Idę. To będzie szalone. Melt utracony. Spoko, to nie jest takie ważne, więc może innym razem, gościu. Ty już musisz biec w tą stronę, bo będziemy potrzebowali ciebie tutaj. Przyjąłem, ruszam. Natomiast podbiegnij tutaj. Okej, okay, warta. Natomiast w to miejsce również warta, a ty podbrykaj sobie tutaj. I też warta. Ja przypadkiem dałem mu chyba teraz coś tam w biegu, nie? Ale dlatego, że nie wiem dlaczego, ale pod niektórymi klasami warta i inne tego podstawowe takie rzeczy są pod innymi przyciskami, co jest bez sensu totalnie. Powinny być pod tym samym zawsze. No i cóż, nauczę się. Okej. Okay.
D'accord. J'ai quelque chose ici. Ładnie. A ty sobie kucnij lepiej. Następuje połączenie między tym a tym. To wiąże się z tym, że ten jeden ma o 1 HP więcej. Ale jeżeli zabijamy tego, który się łączy, czyli tego, to oboje umierają. Fajna opcja. No na razie ten snajper jest taki bezużyteczny. Bo nic tam nic nie daje. No ale to z czasem, nie? Już biegnę. No to jeb z rakety. No jak mówiłem właśnie, tak to wygląda. Aktualnie przynajmniej. Ty sobie wartuj. I tak, on będzie krył sobie snajpera w tej chwili, bo no, troszeczkę jest obity. Ej, dodatkowo jeszcze ty będziesz musiała podejść jednak mimo wszystko. Panno sushi. Okej. Rebeka też podejdzie. No ty kryj tam plecy. Nie wiem, czy nie powinienem jeszcze podbiec troszeczkę. No podbiegnij jeszcze troszeczkę bliżej. No i kucnij sobie. Dobra, sushi podbiega bliżej. Warta. Rebeczka też podbiegnie bliżej. Okej. Ty dalej kryjesz. Ty teraz wart robisz. Co to do cholery było? No chuj wiedzmy, chuj wie. Meldu już nie odzyskamy, ale to nie jest nasz priorytet, więc spoko. Cicho tam. Słyszeliście coś? Mamy złe odczyty. Gdyby się zgadzały, to mielibyśmy do czynienia z istotą składającą się niemal z samej energii. Okej, dostał za jeden. Za jeden. Jeszcze ktoś za jeden. Snajper, ty dupku. Nic się nie przydaje. Dobra, nie. Ty nie możesz wartować w tym miejscu akurat. Musisz podbiec tutaj. Się kryje, ale ty byś mógł przyjebać. No nie mógłbyś, bo jesteś bezużyteczny. Aktualnie. Dobra, trafisz go. Stary, to jest easy. No prawie, kurwa, prawie. No nie wyszło ci zdecydowanie, stary. Ty też nie wyszedłeś twoim rodzicom. Dobrze, za jeden, a nie za więcej. Kurde, dobra. Okej. Okay. Przypieprz mu. Jak? Dostał. Ładnie. Bageta dostał, kurde. 8 dni przerwy. Bo nieźle go tutaj pocisnęli. Ja wiem, że są medale, spokojnie. Ja ten medal cela dam komuś. Ale to nie w tej chwili akurat. Nikt to awansu nie dostał, żołnierze.
No, szkoda mi tej bagiety w sumie, ale bagieta już ci zmienią wyposażenie. Sobie weź lepiej pistolet zwykły. To ci to lepiej wyjdzie zdecydowanie, bo na razie byłeś tu taki trochę useless. Czy apteczkę może? Nie, apteczki też nie ma po co w sumie. Okej, okay, czyli tutaj musimy zbudować sobie laboratorium. Dobra. Przydałby się jeszcze warsztat zbudować, no ale na razie nie możemy. Dobra, jeszcze jedna winda. Okej, no i w ten sposób zakończymy ten odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków z gry XCOM. No i co najważniejsze, zostaw kciuka w górę, jeżeli spodobał ci się, zostaw też komentarz. Siemanko, no i cześć.